Witam, witam w drugim dniu mojej pracy jako mechanik. Dostaliśmy chyba. Tak, tutaj się skończyli na tym, żeby to poskręcać. Tak, bo to jest ostatnie auto, które. Kończymy sobie zlecenie. Oczywiście bierzemy sobie kolejne. Szef kazał, znaczy szef kazał, no sam kazałem. Nie typ montażu. Moi drodzy. Co my tu mamy? Aha. Czytałem w gazecie, że rozrząd warto wymieniać częściej niż zaleca producent. Olej też. Rzuć okiem na te rzeczy i wymień co trzeba. Olej spuść. Okej, okay, dobra. Czego tego nie mogę? Okej, okay, tutaj się coś nam. O, chcę to przenieść na podnośnik. Czyli mamy wymianę oleju, wymianę rozrządu. No, kawał dużo i dużo roboty będzie. A tu czyściutko. Pasek. Pasek jest do wymiany na pewno jeden i drugi tak samo. Ten sobie zdejmiemy. Okej. Okay. Mamy tutaj paski. Sprawdźmy magazyn. Dobra. Okej. Pasek klinowy typu A i klinowy typu B. Serio, mamy mieć rozrząd mu tylko? No i w sumie olej. Zwykły typu A i zwykły typu B. O. A nie, zada. Lewka. Jedna, druga, trzecia. Sprawdźmy świecę. Nie, świecę jest. Świeca jest ok. No tutaj tak naprawdę. No, filtr też jest ok. Lewki trzeba wymienić. Cewka, cewka, cewka. Są cztery. Auto ma być zrobione na 100%, czy? Stan części, stan ramy, stan wnętrza. Wymień spójrz, dobra, to akurat wiem. No i teraz tak mamy. Czekaj, zobaczmy jak to idzie z tyłu. Czy ja mogę zrobić?
Diagnostykę szybszą. Narzędzia badawcze. Nie. Badania. No ale tak. No właśnie, to bardziej zależy na tym, żeby to całkowicie zrobić to badanie. Zobaczymy hamulce. Nie, no jest okej, 89. Myślę, że trzeba czapkę zdjąć. Jak myślicie? Zobaczymy, no. Zdejmiemy tą czapę. Zobaczymy, jak to wygląda pod spodem. Tu widzę, że tutaj. Tu jest do wymiany. Dobra. Myślałem, że jednak się obejdzie od tego. A niestety trzeba to zrobić. Ten trochę chyba nie będziemy musieli ruszać. Wałki na pewno. Koła, i zębatki oraz pasek. Pasek rozrządu. Koło zębate. Tak jest. Wszystko mamy. Dobra. Idziemy teraz po nasze. Teraz tak, wałek rozrządu, koło zębate, tak jest, dwa. Pasek rozrządu, jest, jeden. Czapki nie, tylko. Wychacze zaworów też nie. Szukamy. O. Dwa wałki rozrządu zwykłe. By tam była RK, ale wątpię, żeby to było. No właśnie. Dobra. Można by tu było, co prawda, chyba. A, i widzisz. A nie, pasek rozrządu jest ok, dobra. Tak, blok. No się na ukos to robić. Lili. Teraz zrobimy sobie to dookoło. To tylko cyk. Rolkę. Póki tu już jesteśmy z tej strony. Napinacza, napinacz. Żeby jakiś się może mechanik znajdzie w... No, źle wkręcasz. No, to powinno się na ósemki robić. Tak, jest, są kombinacje, ale to jest gra, więc tu nie wymaga gra ode mnie tego, abym... Dobra, to leci do góry. Przenieś. Dobra, super. Cyk. Puść. Okej. Dobra. Opuść. Szybka wymiana. Zajęło nam to 10 minut, moi drodzy. Teraz tak, wlejemy jeszcze olej, bo to wiadomo, olej musi być wlany. Bez oleju nie pojedzie. Lejemy. Dobra, starczy.
Dziękuję. I mamy 10 minut odcinka. Dzięki za szybką naprawę samochodu. Jeśli się podoba Ci filmik, zostaw łapkę, komentarz, subskrypcję. I napisz w komentarzu, czy chcesz, żebym więcej takich filmów wrzucał, krótkich bądź dłuższych, z napraw samochodu. Tu była naprawa dość prosta. Wymiana rozrządu razem z paskami, razem z kołami zębatymi do rozrządu, wałków rozrządu. Także dziękuję, pozdrawiam, cześć.